Siema, jestem Piotr, a to jest kolejny odcinek serii A propos. Ten odcinek musiałem nagrać, dlatego że ogólnie mówiłem o tym konkursie, o tym turnieju z CS-a i tak dalej. I właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego nie będzie go na YouTubie. Powodów jest dosyć kilka, ale najważniejsze jest to, że po prostu się spieprzył. Powiem tak. Miało być dosyć sporo osób. Miało być tak z 20 osób. Było 10. Jeszcze się ogarnęło kilka osób, było nas 15. I to tak było, że jedna osoba znała z 4 osoby. Podała mi ich niki i rangi. Ja zapisałem drużyny, wszystko jest, tak dalej. Potem do tej osoby się pisał pół godziny i tak dalej. W końcu po pół godziny mówi: dobra, skoro nic nie robicie, no to już za późno, muszę kończyć. Się zdziwiliśmy, piszemy do niego: czekaliśmy przecież na ciebie. A on: a, to spoko. Dołącza do nas, już robimy grupy. Mówię: pięć ników do Tero, kolejnych pięć do Anty. I tak mówię, zakładam serwer i tak dalej. Reszta nie musi wbijać na serwer, albo chociaż jak chce obejrzeć, no to jako widz. Tam patrzę, ile osób jest, w końcu o 5 na 5, ale patrzę niki. A to się okazuje, że jedna drużyna, co miała być w Tero, jest w Anty oraz widzę, bo się nie załapali. Po prostu każdy wszedł na zasadzie: tam gdzie będę, tam będę. Potem się jakoś to trochę ogarnęło, kilka osób było, kilka nie. Ogólnie powoli się zamieniali i tak dalej. Potem jedna osoba nie chciała wyjść z grupy, się ją wywaliło i tak dalej. Się pierdzielnik zrobił. Skończyło się tym, że był jakiś błąd. Musiałem jeszcze raz restartować serwer, była akurat wina serwera. Na następnym serwerze nie wiem czemu nie działał. Spieprzyło się cholernie. Nie działał czat. Po prostu nikt nie mógł ze sobą gadać. Ja nie mogłem wpisywać żadnych komend. A drużyny były słabo zbalansowane, bo nikt nie chciał potem zmienić. Po pierwszej rundzie, jak się dowiedzieli o tym, to już mów tam. Wygrana drużyna mówiła, że już za późno na ten balans i tak dalej. I pomyślałem, że takie coś, nie, to ja nie będę nagrywać. Zwłaszcza jak się serwer spieprzył, bo ja sobie przygotowałem kody i tak dalej na autobalans albo na zmianę osoby, a tu wpisz hasło. Wpisuję hasło i nic. To sobie myślę: dobra, komendy wpiszę, komenda wpisuje, złe hasło, to wpisuję hasło. Dalej nic. Się trochę zdziwiłem. Ale po 10 rundzie sobie odpuściłem, bo Setu mi tam spamował, że ja nie ma balansu i tak dalej. A im to już na początku nie chciało mu się zbytnio pisać, nie wiem po co. Potem jeszcze jedna osoba poszła. To powiem tak, na początku przez te godziny, półtorej godziny, to było tak, że jedna osoba nie wiedziała na Steamie, jak włączyć czat głosowy. Jedna osoba nie wiedziała w ogóle, jak dołączyć. I prosiła mnie o hasło na czat głosowy na Steamie. Od kiedy Steam ma czat głos? Od kiedy? Znaczy jest czat głosowy. Od kiedy Steam ma hasło na czat głosowy? Jeszcze inna osoba nie widziała, jak połączyć się na serwer. Jeszcze inna osoba mówiła, że cały czas ma błąd, hasła, że podałam złe. Ale jak można się pomylić w haśle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ale dobra, nieważne. A może miał był jakiś błąd serwera akurat, może akurat nie ta osoba. Nie będę mówić ników, bo to chamstwo było. Ale właśnie tak miałem. Niby 15 osób, z czego połowa nie wiedziała zbytnio, jak się dołączyć i tak dalej. Te grupy, co ja stworzyłem i tak dalej, no to też nie, dlatego nie będę się z tym pierdzielić. Następnym razem, jak zrobię, chociaż wątpię, że zrobię, ale jak zrobię, to będę zapraszać całe drużyny, żeby się tym nie bawić, bo potem nikt ktoś nie potrafi zmienić z terrorystów na anty. Będę zapraszać całe drużyny. Ciekawe, jak to by było. Znam ekipę Skałachów, znam ekipę Goldów 1. To ciekawe, czy wtedy będą narzekać na balans. Ale wtedy to już nie, bo swoje ekipy, no to czemu mają narzekać? Bo to właśnie to jest wkurzające z tym balansem. Ludzie to wkurzają się na to, ale jak żeby zmienić to, to już nie grają, grają.
tylko po prostu, żeby narzekać. Też dlatego tego raczej nie stawię. Powiem tak, nawet jeszcze gdyby poszło dobrze, to bym nie wstawił, bo Reapera nie włączyłem, ale dobra, nieważne. Nawet nie żałuję tego, bo po 10 rundzie, sobie myślę, pierdzielę, to poddaję się, wyłączyłem to jeszcze, tylko sobie czasem obejrzałem, jak oni grają, by się, no rozumiem, byście mnie zrozumieli dobrze, na pewno, gdybyście tak od 19 do 21.30 starali się o coś i tylko takie błędy, ala, jeszcze miałem jednego kolesia, co pisał, pół godziny was czekam, zróbcie coś w końcu, a ja do niego mówię, człowieku, 5 razy, ponad 5 razy, 50 razy zapraszałem cię do czatu głosowego na Steamie. 2 razy wysyłałem ci IP do serwera na CS-ie. 3 razy ci wysyłam hasło. Mówiłem ci, żebyś już odpalił CS-a, a ten się idiota jeszcze pyta, że kiedy w końcu coś zrobimy. Czekaliśmy na niego z, nie wiem, 15-20 minut, a potem taki zdziwiony. No cóż. Najgorsze jeszcze to było, że a to runda nożowa, nikt mi raczej rozgrzewka. To tak, żeby sobie na razie poćwiczyć, aż bo czekają na jedną osobę i kłótnie się zaczęły. Runda nożowa jest, a na to inni czekamy jeszcze na jedną osobę. Pierdzielnik tyle przez te dwie i pół godziny, w sumie 2 godziny, bo pół godziny to było grania, ale też był pierdzielnik, bo jak ja z setu patrzyłem serwer, kilka godzin wcześniej, tak o 15, to wszystko było zajebiście. Ping nawet lepszy niż na normalnych serwerach. Wszystko działało i tak dalej. Upewniliśmy się, pograliśmy sobie nawet jeden na jednego. I wszystko było dobrze. O 22, jak odpaliłem ten serwer, były same błędy. Dziwne trochę. Właśnie, jeszcze jedna rzecz mnie zdziwiła. Za pierwszym razem, jak ja stworzyłem serwer, co jak było nawet dobrze, tylko nikt nie wiedział, gdzie dołączyć i tak dalej, to jak wyszedłem z tego serwera, to wszystkich wywaliło. A przy tym ostatnim to tak się spieprzyło, że jak wyszedłem, to mi to dalej... trochę się dziwiłem, że serwer dalej był, ale dobre, nieważne. A jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Akurat to pomijając ten turniej, chciałem wam pokazać co innego, tak dodatkowo. Wiecie, co mnie najbardziej dziwi na tym YouTubie? To. Zobaczcie. Czasem mają taki błąd, że niektóre wyświetlenia mi nie liczą. Ale teraz to dwa filmiki mi nie policzyli, bo zobaczcie. Odcinek This War of Mine. Jedno wyświetlenie, 3 łapki w górę. Battlefield. Jedno wyświetlenie, 3 łapki w górę. Na wszelki wypadek jakoś świeże, bo może się mylę, może coś się zmieniło. Chociaż po 15 minutach, no to... O, a zobaczcie, tutaj jest zarabianie, niby mi wyłączyło, z czego to też akurat jest błąd. I właśnie takie, tak, YouTube coraz bardziej się powoli zaczyna pierdzić. No, w sumie to było nawet na tyle, tylko chciałem powiedzieć o tych turniejach oraz... Tak, tylko dodatkowo jak ja zobaczyłem, że 3 łapki w górę i jedno wyświetlenie, z czego jedno wyświetlenie to ja sobie nabiłem, jak po prostu kliknąłem w tą, żeby zobaczyć filmik ogółem. Powiem tak, jak wezmę jakiś filmik, to klikam i potem patrzę, czy już ma jakość Full HD, mimo że tutaj jest pokazane HD, ale czasem czekam na coś więcej, bo powiem tak, wiadomo, najpierw jest 360, 480, potem zaczyna być 720, ale pisze HD, wiadomo, to jest HD, ale podstawowe, dlatego czekam jeszcze dłużej, aż będzie, patrzy Full HD, okej, ale czekam jeszcze na te 60 fps, bo to tu się ładuje jakiś czas, tak jak ja patrzę, dobra, zwykłe HD, to poczekam jeszcze 5 minut i opublikuję filmik, żeby już nie spamić tym. Właśnie to mnie czasem dziwi, to mnie dziwi z tym i to jest coraz gorzej, a te zarabianie jak się wyłącza, to też jest błąd, ale akurat to nie jest jak z liczeniem wyświetleń, że jak jest błąd, to potem nagle pokażą mi te wyświetlenia, które spierdzieli. Nie, oni po prostu liczą te następne. Ale akurat z tym zarabianiem, bo powiem tak, wyświetlenia, czy tutaj policzą, czy nie, to akurat może dla mnie nie ma znaczenia, bo i tak mi policzył w AdSense.
ale zarabianie, to że jak jest taki błąd, to i tak, jak się to coś pieprzy, to naprawię. Tylko jest jeden taki minus. Wy nie widzicie wszystkich wyświetleń. Jak ja tak policzyłem, to wy widzicie, kiedyś to widzieliście 1/3 wyświetleń. Teraz się dużo bardziej poprawiło, nie widzicie 2/3, ale to nie oznacza, że załóżmy, tutaj jest 36, czyli 2/3 widzicie, czyli dodać jeszcze 18. To akurat tak nie jest, załóżmy, no najczęściej oglądane. To nie jest tak, że tutaj też pokazują 2/3. To jest tak, czym więcej wyświetleń, tym mniejszy procent jest pokazywanych. Czyli tu możecie dodać 10%, załóżmy więcej, tu 15%, a tu 25%, załóżmy. To też jest taka różnica. Tak liczyłem, to tam mam, już nie będę wam nawet pokazywać, ale mam 30 tysięcy tych ponad pokazanych, a jak widzę 48 tysięcy, no tak mniej więcej. Ale dobra, żeby nie przedłużać, a więc to było na tyle. Mam nadzieję, że już wyjaśniłem wam o tym turnieju, sorry za to. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że ale już się wtedy tak zdenerwowałem, że szkoda mówić. No dobrze, jeszcze panowca był, tam dołączył do tego turnieju, do tej wyblokowanej osoby oraz pogadałem z nim, przynajmniej fajnie się z nim gadało. Ale dobra, sorry za ten turniej i za ciekawostkę, ale a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się.